Kolejny etap sporu w bytomskim ośrodku pomocy rodzinie. Konflikt na linii pracownicy-miasto trwa już od tamtego roku. Pracownicy domagają się zwiększenia wynagrodzenia. Dzisiaj przeszli ulicami miasta pod bytomski urząd. Pracownicy ośrodka uważają, że ich obecna płaca wynosząca około 3000 zł netto jest zbyt niska względem obowiązków, jakie wykonują. Niesiemy pomoc, zawsze byliśmy oddani tutaj, jeżeli chodzi o miasto. Wszystko było robione terminowo. A w tej chwili czujemy, że pan prezydent jest głuchy na nasze wołania. Zarobki są tragiczne. Pracownicy MOPR domagają się podwyżki w wysokości 1000 zł brutto. Miasto zaproponowało wzrost na poziomie 600 zł brutto. Jednak ta podwyżka nie jest dedykowana wyłącznie pracownikom MOPR-u, a wszystkim miejskim urzędnikom. Protestujący uważają jednak, że to nie spełnia ich oczekiwań. Zwracamy się z prośbą o podwyższenie wynagrodzeń wszystkich pracowników naszej placówki o 1000 zł brutto. Pracownicy nasi są wykwalifikowani wielokrotnie z doświadczeniem 20-letnim, po kursach, szkoleniach, studiach. I tak jak koleżanka wspomniała, zarabiamy często mniej niż nasi podopieczni, tak? I to jest strasznie demotywujące, utrudnia nam pracę i naprawdę nasze rodziny mają ciężej niż rodziny podopiecznych. Dyskusja w tej sprawie trwa od października zeszłego roku. Dziś nie udało się osiągnąć porozumienia. Protest będzie kontynuowany. Zgadzamy się z większością postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe. Tak, uważamy, że należy się podwyżka wynagrodzenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i że należy im się wypłata jednorazowego świadczenia. Nie ma jednak porozumienia co do wysokości tej podwyżki. Kolejne rozmowy w sprawie podniesienia płac odbędą się w poniedziałek.